Witam wszystkich w imieniu Pana naszego. Ale mam tremę, ojej. Nie wiem, od czego zacząć. Chciałem powiedzieć moje świadectwo, ale też się nie chcę tym chwalić, co robiłem wcześniej, po prostu jest to przestrogą dla ludzi młodych po prostu. Ile straciłem życia po prostu. Ale co Pan zrobił w moim życiu po prostu? Od 6 lat do 18 lat byłem wychowany w domu dziecka po prostu. Ja i mój brat byliśmy bici, katowani po prostu. Ja i mój brat. Mój brat się znalazł u psychiatry, wylądował, bo już nie mógł wytrzymać. Gdy miałem 9 lat, w domu dziecka okradłem, całe dom dziecka okradłem z darów. Było 8 marca, Dzień Kobiet, przyszły nauczycielki, wychowawczynie moje, zobaczyły pokój, zapały się za głowę, że nie ma nic dla nich, a Mirek okradł cały dom dziecka. Mając 18 lat wyszedłem z domu dziecka. Ja nie znałem w ogóle miłości, co to jest miłość, bo miałem 9 lat, zmarł mi ojciec. Gdy siedziałem w zakładzie karnym, wyszedłem na przepustkę, zmarła moja matka. Nie byłem na jej pogrzebie, bo nie było mnie stać na pogrzeb, żeby wyjechać po prostu, bo nie miałem pieniędzy, a po drugi raz dowód, który miałem, to był w zakładzie karnym. I nie pojechałem na pogrzeb własnej swojej matki. I od 18 lat do 37 lat kradłem. Byłem największym złodziejem praktycznie w Zabrzu i może i na Śląsku. Nie chwalę się tym, ile zarabiałem, bo zarabiałem krocie. Jednego dnia mogłem zarobiłem 28 tysięcy, drugiego 5 tysięcy. Wylądowałem w więzieniu na 3 lata. Za to Panu właśnie za to dziękuję, że się opamiętałem tam. Tam podjąłem pracę jako na tartaku, pracowałem za 50 groszy za godzinę. Ja, taki kozak, który zarabiałem tyle kasy, a tutaj zarabiałem 50 groszy za godzinę po prostu, nie? Zamałem się. Zamałem się psychicznie, mówię, co jest grane po prostu. Wyszedłem z więzienia, też zacząłem krać, bo mieszkanie było zadłużone, nie było niczego do jedzenia po prostu. Było bardzo źle. Ale chciałem zmieniać swoje życie na lepsze po prostu i mam kumplów takich Polaków. Mówię, ty chłopie, chcę pracować. On mówi, Mirek, ty chyba zgłupiałeś. Ty pracować, taką kasę żeś zarabiał i ty pójdziesz normalnie do opaty pracować. Mówię, no najwyższy czas, chłopie, no trzeba robić po prostu, nie? On mówi, no chyba zwariowałeś naprawdę. Mówię, no chcę pracować, nie? No i pracowałem. Przyjąłem się do roboty, to chłopaki robili zakłady, że przyszedł cygan, że całą firmę okradnie ze całego sprzętu po prostu. Zrobili nade mną taki jakby krzyżyk, że jestem już przegrany po prostu. Chwała Panu za to, że robię w tej firmie już 9 lat. Pana przyjąłem 3 lata temu po prostu przez mojego swata. I przez mojego swata i przez moją szwagierkę, która tam siedzi i przez mojego szwagra, który już umarł, jest u Pana. I przyjąłem Pana, powiem Wam szczerze, Bóg jest wielki i zrobił we mnie dużo i jeszcze będzie robił, bo wiem o tym, że pracuję cały czas. I chcę Jemu służyć do końca moich życia po prostu. I co Wam chcę powiedzieć, w tamtym roku dostałem 13 zł na godzinę od mojego szefa. I zaufałem pewnemu koledze w pracy. Ale szef powiedział, że ja się komuś pochwalę. To, że weźmie mi tą złotówkę nazad. A ja się pochwaliłem koledze w pracy, jemu zaufałem, a on poszedł do kierownika, do szefa mojego i powiedział, jak to jest? Cygan ma 13 zł, a ja Polak mam 12? I wziął mi szef tą złotówkę. Dla mnie złotówka to jest dużo, bo mam 5 dzieci, sam pracuję, dla mnie to jest dużo, nie? Ale po tygodniu szef zachorował, tam jakieś miał kamienie gdzieś na wątrobie, czy na tym tak się nie znam. Przyszedłem do zboru i mówię, bracia, siostry, pomódlmy się o mojego szefa, bo jest w szpitalu. I modliłem się za niego, nie? I tak jak dzisiaj się modliłem na przykład, a wczoraj była wypłata, a wypłatę daje jego żona. Ja się nie modliłem o jakieś pieniądze, żebym ja dostał jakieś pieniądze po prostu, tylko się modliłem o jego zdrowie po prostu, żeby był zdrowy mój szef po prostu. Zapomniałem o tej modlitwie. Przychodzę po tą wypłatę. Moja kolej
daję tej pani rękę, ona mi daje, no daje moją należność, wyciąga tutaj 400 zł i mówi: Mirek, to jest dla ciebie. Mówię: za co, proszę panią, przecież ja nie mam żadnej premii, niczego, nie? Mirek, trzymaj, to jest na cukierki dla twoich dzieci. Mówię: ale za co, przecież ja nawet nie wiem, za co.